Zapraszamy do Mafia Shop, oficjalnego sklepu mafia.pl, w którym znajdziesz książki autora kanału w wersji papierowej i elektronicznej, a także unikatowe tematyczne gadżety. Mafia Shop, oficjalny sklep kanału mafia.pl. Już od lat 90. zarówno służby polskie, jak i włoskie monitorują powiązania polskich przestępców z gangsterami z Włoch oraz obecność tych drugich w naszym kraju. Już w 1995 roku funkcjonariusz biura antymafijnego z Reggio Calabria Angelo Pellegrini poinformował, że kalabryjska mafia 'Ndrangheta zaopatrywała się w broń właśnie w Polsce, a także w innych krajach Europy Środkowej. Mafiozi w latach 1986-1991 mieli nabyć między innymi w naszym kraju pistolety, kałasznikowy oraz karabiny precyzyjne i przeciwpancerne. W maju 1999 roku w Częstochowie schwytano z kolei ważnego członka neapolitańskiej Camorry, Ciro Cioffi, łączonego z frakcją Alleanza di Secondigliano. 60-letni Cioffi poszukiwany był przez Interpol za zabójstwo innego neapolitańskiego bossa Giuseppe Giglioso, którego dopuścił się w 1997 roku. Aresztowany w Częstochowie mafiozo mieszkał w Polsce od kilkunastu miesięcy. Wynajmował tutaj okazały dom przy ulicy Kapucyńskiej, a nawet ożenił się z Polką. Żył w naszym kraju pod fałszywym nazwiskiem Nicola Romano. Gangster został zatrzymany wraz z dwoma innymi Włochami powiązanymi z Camorrą, którzy dołączyli do niego i wprowadzili się do wynajmowanej rezydencji. Mężczyźni najwyraźniej czuli się w Polsce bezpiecznie i swobodnie. Codziennie spotykali się we włoskiej restauracji Paradiso, znajdującej się przy ulicy Siedem Kamienic. Wszyscy trzej posługiwali się doskonale podrobionymi dokumentami. Ich beztroskę przerwał jednak włoski oficer łącznikowy, który przyjechał do Polski i przekazał naszym funkcjonariuszom informacje na temat poszukiwanych. Po obławie, jaką urządzono w domu przy Kapucyńskiej, mafiozi trafili do aresztu, a następnie zostali deportowani do Włoch. Najważniejszym przedstawicielem Camorry schwytanym w naszym kraju był z całą pewnością Francesco Schiavone, noszący przydomek Cicciarello. Ukrywający się w Polsce Schiavone był jedną z ważniejszych postaci potężnego klanu Casalesi. Z racji tego samego nazwiska, Cicciarello, czyli z włoskiego grubasek, często mylony jest ze swoim kuzynem, bossem klanu Casalesi, który nosi pseudonim Sandokan. Cicciarello z całą pewnością nie posiadał takiego autorytetu i wpływów jak jego kuzyn. Jednak gdy Sandokan w 1998 roku został osadzony w więzieniu, to właśnie między innymi on sprawował władzę w klanie. Schiavone, podejrzewany o zabójstwa, przemyt, handel narkotykami i przynależność do organizacji mafijnej, był bezskutecznie poszukiwany międzynarodowym listem gończym przez kilkanaście lat. Schwytano go dopiero w 2004 roku przed supermarketem w Krośnie. 13 marca, w sobotnie przedpołudnie, Cicciarello przyjechał na zakupy do marketu Albert, znajdującego się w Krośnie przy ulicy Lewakowskiego. Kiedy wracał do auta z zakupami, wpadł w ręce czekających na niego funkcjonariuszy CBŚ, którzy rzucili go na ziemię i skuli kajdankami. Według ustaleń dziennikarzy TVN, 51-letni Schiavone przebywał w Polsce od około dwóch miesięcy. Wcześniej jego ochroniarz, również członek Camorry, korzystając z pomocy żony pochodzącej z okolic Krosna, miał kupić mieszkanie na jednym z lokalnych osiedli. To tam, wraz z 24-letnią Rumunką, wprowadził się boss spod Neapolu. Na jego ślad w Polsce trafiono właśnie za sprawą młodej kobiety, która, wykonując liczne połączenia z telefonu komórkowego, nie zachowywała odpowiedniej dyskrecji i ściągnęła uwagę śledczych. Śledziliśmy ją od Rumunii. Podróżowała pociągiem do Krakowa, a stamtąd do Krosna, mówiła Olimpia Abate z policji w Kasercie. Cicciarello zdawał sobie sprawę, że jeśli trafi przed sąd we Włoszech,
prawdopodobnie resztę życia spędzi za kratami. Dwukrotnie więc próbował uciec z zakładów karnych w Polsce, proponując łapówkę pracownikom aresztów w Rzeszowie i Tarnowie. Przy pierwszej próbie przekupstwa oferował 200 tysięcy złotych, przy drugiej była już to kwota 500 000 euro. Jego próby na nic się jednak zdały i mafiozo został ekstradowany do ojczyzny. Zastanawia jednak, co robił w naszym kraju jeden z najbardziej poszukiwanych włoskich przestępców. Najprawdopodobniej Polska była dla niego jednym z wielu przystanków w czasie ucieczki przed służbami, choć możliwe, że planował zadomowić się u nas na dłużej, wtapiając się w środowisko niewielkiego miasta południowo-wschodniej Polski. W śledztwie dotyczącym Schiavone pojawił się jednak wątek prania pieniędzy Camorry, w czym Cicciarello się specjalizował. Jeden ze skruszonych członków klanu miał przekazać, że Casalesi planowali zainwestować w polskie obligacje. Chcieli kupić obligacje i sprawić, by miejscowi urzędnicy uprzedzali klan o wniosku rekwizycji sądowej. Uderzyło mnie to, że chodzi o ogromne kwoty. Zakup obligacji państwowych oznacza zainwestowanie milionów euro, mówił Roberto Saviano, autor książki Gomorra, na którego mafia z Neapolu wydała wyrok śmierci. Polskie służby jednak zbagatelizowały sprawę i nie sprawdziły, czy Schiavone próbował w naszym kraju prowadzić przestępcze działalności lub czy nawiązał kontakty z polskim światem przestępczym. Jak przekazał jeden z byłych funkcjonariuszy CBŚ, który brał udział w schwytaniu bossa, służby nie sprawdziły nawet kontaktów i wizytówek, które mafiozo miał przy sobie w czasie zatrzymania. Mimo iż w 2016 roku Cicciarello oficjalnie odciął się od klanu Casalesi, nie zmieniło to faktu, że resztę życia spędzi za kratami. Mafiozo co jakiś czas otrzymywał kolejne wyroki, głównie za zabójstwa dokonane na przestrzeni ponad 20 lat. Ostatni wyrok w tej sprawie zapadł bardzo niedawno, bo 5 grudnia 2022 roku. Schiavone został wówczas skazany na 20 lat więzienia za podwójne zabójstwo z 2003 roku. Innym członkiem Camorry, który został zatrzymany w Polsce, był 52-letni Luigi B. Mafiozo został zatrzymany przez funkcjonariuszy CBŚP 13 stycznia 2017 roku. Do zatrzymania doszło w pizzerii w Nowym Targu, gdzie mężczyzna od 3 lat pracował jako kucharz. Noszący pseudonim O Studente Mafioso należał do klanu Gallo Cavalieri i wywodził się z miasteczka Torre Annunziata, leżącego nad Zatoką Neapolitańską. Pod Neapolem Luigi B. zajmować miał się przede wszystkim handlem narkotykami, rzekomo dysponował również okazałym arsenałem broni i materiałów wybuchowych. W 2006 roku, kiedy frakcja O Studente popadła w konflikt z rodziną Gionta, Luigi został zaatakowany przez 2 motocyklistów, którzy postrzelili go wielokrotnie przed jedną z restauracji. Jak podaje włoska TV City, gangster przeżył pomimo postrzałów w głowę, krocze, brzuch i klatkę piersiową. Z ojczyzny postanowił uciec w 2013 roku, po tym jak włoska policja przeprowadziła obławę na gangsterów działających na południe od Neapolu. Schronienia szukał wówczas między innymi w Anglii, jednak finalnie osiadł w Nowym Targu, gdzie podjął się pracy w pizzerii. Biuro Międzynarodowej Współpracy Komendy Głównej Policji uzyskało informacje od włoskich służb, że mężczyzna prawdopodobnie przebywa w Polsce. W związku z tym, iż jest to członek włoskiej Camorry, zadaniem wytropienia go zajęli się funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, mówiła dziennikarzom ówczesna rzeczniczka CBŚP Agnieszka Hamelusz. W Polsce Luigi B. nie zdradzał żadnych oznak przynależności do organizacji przestępczej. W lokalu, którym pracował, był uwielbiany zarówno przez personel, jak i przez gości. Jego kariera pizzaiolo zakończyła się jednak obezwładnieniem przy użyciu paralizatora i odstawieniem do aresztu. Już na początku lutego na lotnisku we Włoszech został przyjęty przez tamtejsze służby i odwieziony do zakładu karnego Rebibbia. O Studente przed włoskim wymiarem sprawiedliwości odpowiada za udział w grupie o charakterze mafijnym, nielegalne posiadanie broni, którą dostarczał Camorze, a także handel narkotykami. Kolejny członek Camorry wpadł na terenie naszego kraju już 5 miesięcy później. Tym razem był to 45-letni Antonio C.,
członek klanu Contini. Podobnie jak jego krajan, on również ukrywał się w Polsce przed karabinierami. W 2011 roku sąd w Neapolu skazał go na 10 lat i 10 miesięcy więzienia za międzynarodowy handel narkotykami, a także udział w tworzeniu struktur klanu Contini. Mafioso wyrobił sobie fałszywe dokumenty tożsamości i próbował rozpocząć nowe życie w niewielkim Głogowie Małopolskim, gdzie podjął się regularnej pracy, a nawet założył rodzinę i doczekał się córki. Międzynarodowy list gończy przyniósł jednak skutek. Jak przekazał dziennikarzom Rafał Szymański z CBŚP, okazało się, że od około 6 lat mieszkał w Polsce w jednej z podrzeszowskich miejscowości. Funkcjonował tu jako przedstawiciel handlowy, prowadząc nowe życie przykładnego członka rodziny. Aby uchronić się przed dekonspiracją, Antonio C. stworzył co najmniej dwie fałszywe tożsamości. Funkcjonariusze CBŚP wtargnęli do jego mieszkania 16 czerwca 2017 roku. Po zatrzymaniu Włoch został ekstradowany do ojczyzny, gdzie odbywa swój ponad 10-letni wyrok. Polska z całą pewnością nie jest rajem dla ukrywających się mafiozów, jak przedstawiają to niektóre artykuły. Nie ulega jednak wątpliwości, że włoscy przestępcy często wybierają nasz kraj jako miejsce swojej ucieczki. Jak twierdzą dziennikarze z Włoch, wynika to z faktu, że swego czasu Polki regularnie wyjeżdżały do Italii w charakterze opiekunek dla dzieci czy osób starszych i tam zawierały małżeństwa z Włochami. Mafiozi, którzy ożenili się z Polkami, w momencie gdy pali im się grunt pod nogami, często korzystają z ich kontaktów czy rodziny mieszkającej w Polsce. Po drugie, Polska leży stosunkowo niedaleko Włoch. Trasę z Italii do Polski można przejechać w ciągu kilkunastu godzin, nie będąc sprawdzanym na żadnej z granic. Po trzecie, Camorra od lat przemyca przez nasz kraj papierosy i benzynę oraz najprawdopodobniej ma tutaj swój udział w handlu narkotykami. Ponadto zdarzało się, że broń użyta w porachunkach pomiędzy klanami Camorry pochodziła właśnie z Polski. Mafia z Neapolu musi tym samym posiadać w naszym kraju swoich rezydentów, co daje jej kolejne kontakty i możliwości zorganizowania w naszym kraju kryjówek dla uciekinierów przed włoskimi sądami.